To właśnie z myślą o tych, którzy po raz pierwszy chcą spróbować swych sił na 42-kilometrowej trasie. 4 lata temu utworzono specjalny program treningowy pod hasłem „I ty możesz zostać maratończykiem”. W tym roku w projekcie uczestniczy rekordowa liczba biegaczy amatorów. Osób w programie uczęszczających regularnie na treningi jest około 300. Frekwencja jest zmienna, gdyż część osób przychodzi we wtorki, część w niedzielę. Fizycznie jest to około 200 osób. Niemniej cały czas trzymamy ten wyższy niż w ubiegłych latach poziom. Tak spora liczba uczestników projektu przed jubileuszową edycją wrocławskiego maratonu cieszy organizatorów i trenerów. Panująca moda na bieganie, wydaje mi się, że jest to główny bodziec, który mobilizuje naszych uczestników do treningu. Również moda na dbanie o ciało, dbanie o zdrowie, gdyż przygotowania, które organizujemy, to doskonały sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów i poprawę swojej kondycji. Przed uczestnikami wrocławskiego programu biegowego bardzo pracowite 2 wakacyjne miesiące. Dla nas zaczyna się tak naprawdę najcięższy okres przygotowań do maratonu. Większość uczestników jest już po półmaratonie, czyli takim pierwszym sprawdzianie biegowym, ale jednak przed nami kolejne duże sprawdziany, między innymi bieg na 30 km, który odbędzie się jeden w lipcu, drugi w sierpniu. Start 30. Haskolek Wrocław Maratonu 16 września. W tym roku na uczestników czeka nowa trasa, która przebiegać będzie między innymi przy stadionie piłkarskim na Pilczycach.